dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Mateusz Lech, pode mną Paweł Jeżowski, a obok mnie po raz pierwszy Krzysztof Wojczak. Witamy serdecznie. Maćka nie ma. Nie wiemy, co pierwsza się stało. Taka sytuacja. Więc słuchajcie, pierwsza taka sytuacja. Się poważnie martwić. Mam nadzieję, że do nas dzwonimy, nie odbiera, nie wchodzi. Nie odbiera od nas. Z mojego doświadczenia mówię wam, że to są korki we Wrocławiu i się spóźni. Możliwe, możliwe. Zobaczymy. Więc tak, kapitan ten, Polek na misji, a my musimy ciągnąć ten wózek dalej. Więc tak, ale mamy zastępstwo, myślę, nie najgorsze. Prawda, Paweł? Czyli tak, mam poprowadzić jednym słowem. Tak, zrobisz półgodzinny wstęp, monolog. Na to liczycie. Tak, tak, tak. Więc ten, ty się rozkręć, poopowiadaj, my zaczekamy i później przejdziemy na część ekonomiczną. Dobra, dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Krzysztof Wojczak, czy jest w ogóle ktoś taki w kraju? Na pewno. Kraju, tak, więc może się przedstaw, gdyż pierwszy raz na tym kanale, powiedz, co robisz, a ja wrzucę coś, co ty napisałeś ostatnio. Nie, nie, już jestem trzeci raz na tym kanale, także myślę, że... U nas nie. Nie. Na tym waszym formacie rzeczywiście nie, na live'ie nie. Tak. No ale myślę, że tutaj sobie każdy może googlnąć generalnie geopolityka, strategia. Takie bardzo szerokie spojrzenie, kwestie międzynarodowe. No i proszę bardzo, z nami ogląda pana Krzysztofa, także... Tak jest. Krzysztof też ostatnio napisał, to już jest twoja druga czy trzecia książka? Generalnie trzecia, ale geopolityce druga. Tak jest. Czyli gdyby ktoś nie wiedział, to tutaj taka mała reklama naszego gościa. Myślę, że... Warto sobie przeczytać. Tak jest. No to co? Zaczynamy. Daliśmy Maćkowi 3 minuty na dotarcie. Jeżeli nie dotarł, zaczynajmy. Przejmiemy jego kanał i jego subskrybentów, więc jesteście nasi. Już się zdarzało, więc nie będzie pierwszy raz. Jesteście nasi. Więc tak. No i co? Zaczęlibyśmy sobie od spadających samolotów. Co sądzicie? My już dzisiaj rano daliśmy suchą informację, natomiast ten wieczór jest od dywagacji, więc porozmawiamy. No tak, słuchajcie, no najnowsze dywagacje odnośnie tego, co się stało. No jesteśmy, tak jak mówię, w tej kwestii dywagacji, no że ponieważ się to zmienia, co zostało użyte do strącenia, chyba jeszcze w południe był Bóg, natomiast już po południu jest pancer. No i szkoda, że nie ma tutaj kapitana, no by mógł to określić, czy faktycznie. Ale no tam podobno to wynika... problem zasięgu, ten pancer chyba by nie sięgnął tak wysoko lecącego samolotu. No właśnie twierdzą, że by sięgnął, że on się tam zniżył i że on by sięgnął, nie? Natomiast no, na początku było S-400, potem S-300, potem Bóg, a teraz właśnie jest pancer. Jest też wersja. Zaraz się okaże, że procą zestrzeli. Coraz niżej schodzimy. Tak, 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 tak. Coraz ten, nie? Że na ramienna za moment będzie, tak? Tak. W każdym bądź razie jest też wersja, że tam był jakiś ładunek wybuchowy. Temu przeczy jak gdyby to nagranie i ta wypowiedź tych świadków naocznych, którzy twierdzą, że słyszeli dwie eksplozje głośne. No i potem on zaczął spadać. Więc to tak jakby został uderzony. A dlaczego te dwie eksplozje wykluczają, że tam była bomba na pokładzie? W sumie nie, masz rację, nie wykluczają, tak? Natomiast tak, masz rację, nie? I druga rzecz, która, że on był jednak tam niby sprawdzany przeciwpożarowo i tak dalej, nie? Bo tam jakieś wino wnosili czy cokolwiek innego i są takie jakieś dywagacje, że w ramach tych skrzynek z winem tak może zostało wniesione. I palili, co się niedobrze skończyło, tak? Nie zachowali norm BHP na pokładzie. No w każdym bądź razie wszyscy zginęli. Też były informacje, że nie mamy dowodów na to, że Prigorzyń zginął i tamte osoby w ogóle, że ktokolwiek tam zginął. Jakieś ciała znaleziono. Nie no, piloci no musieli być, nie? No i są jakieś już wypowiedzi tam osób, które zidentyfikowały te ciała, tak? I Utkina, tak? I Prigorzyna i tak dalej.
Warto wspomnieć, bo nie każdy może... No ale robią też DNA, badanie DNA, zobaczymy, jeszcze nie ma wyników tego badania DNA. Chcą się upewnić na pewno. Natomiast no to Rosjanie robią, tak? Tutaj nie mamy niezależnej, czy my się międzynarodowej, nie tak? Oni się upewnią. No, oni się upewnią, tak, że no bo oni będą wiedzieć, tak, czy tam nie ma tej sytuacji, że zostało to sfingowane i on sobie gdzieś tam uciekł. To znaczy... i tak dalej. Jeśli mogę taką hipotezę założyć, no bo jest ta wersja, że mógł to sfingować sam Prigorzyn, no bo wiadomo, że miał gorąco wokół pióra, więc może chciał wyprzedzić, ale zastanawia mnie to, dlaczego dopiero nad Twerem, a nie jeszcze nad Afryką, bo nad Afryką Rosjanie łatwiej, właśnie nie mogliby się upewnić, nie mogliby sobie robić badań DNA. A dlaczego nad Twerem? No bo właśnie może dlatego, żeby sobie zrobić te badania DNA, co wskazywałoby na to, że to jednak, no jednak Kreml i jednak trafili Prigorzyna, a nie pusty samolot. Albo przynajmniej chcą to sprawdzić. Tak, ja bym tak tutaj stawiał taką hipotezę. Czy Kreml to też bym nie zakładał, bo tak sobie wszyscy założyli, zwróćcie uwagę, że to na pewno no Putin i to jest zemsta, no bo to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz. Natomiast jedna rzecz chyba się wydaje tutaj w miarę pewna, że ktoś czekał, aż będą trzy najważniejsze osoby w tym samym samolocie, teoretycznie. Tak, bo warto wspomnieć, że była tam też osoba odpowiedzialna za księgowość, finanse. Tak, za księgowość, za finanse, tak. Więc to jest nawet często, można powiedzieć, ważniejsza osoba, jeżeli chodzi o te wszystkie organizacje, gdzie są pieniądze, jak to przepływa i tak dalej, więc... No to jest bardzo ważna persona. Znaczy wiecie co, bo ja tak był myślę, Walerii że... Czekałow, tak, był Prigorzyn, był Utkin, najbardziej, że tak powiem, istotne osoby dla całej organizacji. No tak, ale też jeszcze jest pytanie, kto zyskał i najwięcej wydaje mi się, że jednak zyskał Władimir Putin, bo on daje w tej chwili, nawet jeśli to nie on zrobił, ale wydaje mi się, że jednak wie, kto to zrobił, no to jednak ma w tej chwili takiego dużego kija, dzięki któremu może powiedzieć maszeruj albo giń wszystkim, którzy go popierają, wszystkim, którzy go nie popierają, wszyscy, którzy mają wątpliwości. Także wydaje mi się, że akurat tą katastrofą Putin może ugrać najwięcej. I w zasadzie mało tego, ja stawiam taką tezę jeszcze przed tą katastrofą, w sensie już zaraz po tym buncie Prigorzyna, że Putin w zasadzie nie ma tak naprawdę wyjścia. On będzie musiał tego Prigorzyna wcześniej czy później zabić, bo inaczej daje do zrozumienia wszem i wobec, że robienie buntu przeciwko Putinowi się opłaca i nikt nie poniesie za to do konsekwencji. Także generalnie Prigorzyn wydaje mi się, że musiał wcześniej czy później zginąć i zginął wcześniej niż później, bo wiele sobie życia nie utargował, jeśli chodzi o czas. Dwa miesiące, nie? Tam chyba tak, bez i kilku dni czy coś. Naprawdę mi się wydaje, że tutaj nie ma co, ja tak uważam, że nie ma co doszukiwać się znowu jakichś nie wiadomo jak głębokich intryg, bo czasami te najprostsze rozwiązania są najbardziej trafne. I to nawet, zobaczcie, że to jest tak wymowne i tak sugerujące, że to zrobił Kreml, że to jest nawet znowu kolejny argument za tym, że to jest korzyść dla Kremla, bo oni z pewnością, gdyby chcieli zabić Prigorzyna i chcieli go zabić tak, żeby wszyscy wiedzieli, że to zabili, że to zabił Putin. Żeby było wiadomo, że to on wymierzył karę. Więc nie było jakiegoś tajemniczego zabójcy, nie było zatrucia. Tak, byłoby głupiej, gdyby nie Putin zabił Prigorzyna, tylko ktoś inny i później się na przykład to wydało, że to nie Putin wymierzył tą karę, tylko zupełnie, nie wiem, zginął z przypadku, czy zupełnie jakiś kolega w interesach go strzelił, to wtedy wręcz Putin straciłby jeszcze twarz, prawda? Więc tak mi się wydaje, że tutaj za dużo na Kremlu, nawet na tej śmierci Prigorzyna mogliby stracić, gdyby się okazało, że to nie Putin go zabił. Ja jednak cały czas mam przed oczami, że na przykład ktoś inny, no i Putin sobie tak siedzi, tak się zastanawia, kto to zrobił. Taka totalna psychoza, tak? Tutaj wzywa tego... Wiesz co, jest ten... Patruszewa mówi, nie wiem. Ale wiesz, miał spinę z Szojgu i Gierasimowem Prigorzyn, nie? Jeżeli tak, wiesz, oni by coś Szojgu, zrobili, ale by powiedzieli, tak, my nie wiemy, nie? A on My mówi, nie wiemy i on, wy, wiesz, to i w tym momencie tak, kurczę, no. Skoro go sięgnęli, to może mnie sięgną, nie? Trzeba tych sobowtórów tam więcej i tak dalej. Ale nie? Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę w przeciągu, nie wiem, 2-3 tygodni wśród zwolenników wojny, ale największych przeciwników Putina, wszyscy zostali usunięci.
bo i Girkin został, wiecie, wsadzony do więzienia, Prigorzyn został zlikwidowany, więc jest tam gdzieś scentralizowane te wszystkie... Kolejna poszlaka. Jakby. Mhm. Tak, tak. Nie, ogólnie no większość jednak to jest najbardziej prawdopodobne. Ja się oczywiście z tego troszeczkę śmieję, chociaż no dla mnie, nie wiem, jakaś taka wizja jest bardzo zabawna, jak on siedzi i kmini, tak kurczę, kto to siedzi zrobił, skoro nie ja, tego, i skoro ja nic nie wiem, tak? Może Ukraińcy, no ale... i tak dalej, nie? Szczególnie, nie wiem, że to jest w tym dniu tej flagi, nie? Też symboliczna data. Ale nie wiem, czy widzieliście, Putin dzisiaj jakąś wypowiedź dał, że składa kondolencje rodzinom i że Prigorzyn był dobrym biznesmenem. No, wiecie, że on taką... nawet kocha, tak. I że, taka że będzie na pogrzebie. O proszę, mhm. No tak. Znaczy ja, nie, ogóle... ja nie spekuluję, że jeszcze może się pojawić na pogrzebie, tak go kochał, prawda? Tak, i kwiaty złożyć. Tak, no, albo tak osobiście się upewnić. Ja myślę, osobiście, że to jest prawdopodobne. Tak. No tak. Ciekawe, jak ta rodzina by zareagowała, nie? Bo to jednak rodzina chyba też sobie zdaje sprawę. A propos. Jak miałaby zareagować, jakbyś był tej jego rodziną? No, za bardzo wielkiego wyboru nie ma, nie? Tak, a propos. Mam do was pytanie odnośnie finansów. No bo Prigorzyn bogaty był. Ale całe swoje bogactwo zawdzięczał Putinowi. No a nie hot dogom? Myślałem, że na tych hot dogach się tam... Ale dlaczego sprzedawał hot dogi na dużą skalę? Bo zawdzięczał to Putinowi. I teraz pytanie, co z tym majątkiem? Czy tam będzie jakaś zemsta, rabunek? Czy ta rodzina będzie miała trochę tej kasy? Bo może być tak, że zostaną odcięci i będą klepać biedę. Jak myślicie, jeżeli to by była taka było bardzo tak, zimna zemsta? Że zrobili wjazd przecież Prigorzynowi na siedzibę i tam już mu coś zarekwirowali w momencie po buncie. To był moment po buncie i tam w Petersburgu bodaj to się wszystko działo. I tam już jakaś, coś tam tak naprawdę już chyba stracił, aczkolwiek podejrzewam, że jak ten do tego butu się szykował, to pewnie większość swoich aktyw gdzieś tam pochował, prawda? Może w Afryce właśnie też. I może właśnie księgowy wracał z nim z tej Afryki i jakby byli śledzeni może wcześniej i odkryto, gdzie są te pieniądze. Wiecie, już teraz można sobie naprawdę robić science fiction, ale, no, ale tak finansowo to wydaje mi się, że tam pójdzie na grubo, że będą odcinać pieniądze, nawet od grupy Wagnera, choćby po to tylko, żeby władze mogły, gdyby chciano utrzymać grupę Wagnera w jakiejś formie, to tylko po to, żeby później jakby dawać pieniądze z centrali i mówić, że teraz zależycie od centrali, to my was finansujemy i bez nas, no bo przecież czemu ten bunt był możliwy i czemu grupa Wagnera mogła się postawić? No bo była niezależnie finansowana przez majątek Prigorzyna i dlatego właśnie mogli to zrobić. A jak tak. Będzie finansowanie całe z Moskwy, no to wówczas, sorry winetu, ale żadnych buntów nie będzie. A to słuchajcie, ja jeszcze myślę tak... właśnie, cześć że... kapitanie, Hawk. Cześć. Cześć Maćku. Wszystkim przepraszam za spóźnienie, jestem w terenie. Nie było łatwo w tym momencie znaleźć odrobinę właściwego internetu, miejsca, czasu. Skomplikowany dzisiaj dzień. Jasne. Ale cieszę się, że zaczęliście beze mnie. Proszę. Pawle, mówiłeś coś. Tak, no ja myślę, że słuchajcie, no nie przypadkiem było tak, że tam był na tym pokładzie ten Walerii Czekałow. Myślę, że ktoś jak gdyby... No i to też jak gdyby pokazuje, bo sporo osób mówi, że to słabość Putina, bo tak sięga tak, takich rozwiązań, to jak gdyby pokazuje, że nie robi to w taki cywilizowany sposób, czyli trucizna, jakieś zasłabnięcie, wypadnięcie z okna. Ja myślę, że chodziło, żeby to na pewno uciąć i na pewno te trzy osoby zginęły. Szczególnie wydaje mi się, że ten Czekałow był gdzieś kluczowy właśnie ze względów na przejęcie tych finansów czy jakichś kompromitujących rzeczy. Myślę, że on. Dobra, ja mam jeszcze jedną hipotezę, która by się wiązała z ekonomią w jakiś sposób. To znaczy, to jest to, o czym ja pisałem parę miesięcy temu, to o tym też mówił chyba i pisał Mateusz. A co jeśli w samolotach rosyjskich brakuje już części i on się po prostu rozsypał w powietrzu, bo nie mają tych części do tych samolotów i akurat chodzi o tą przecież płaszczyznę lotnictwa cywilnego. Przecież ostatnio gdzieś czytałem, że jakieś samoloty nawet okazało się, że lądują bez hamulców sprawnych. Nie tak. Wiem, nawet któryś też was może podawał, także... Tak, także tam naprawdę te samoloty będą spadać z nieba i to nie za sprawą bomb czy pocisków rakietowych. Tak mi się wydaje, że to może być coraz częstsze
na niebie rosyjskim tego rodzaju wydarzenia. Maciek, skoro jesteś, ja mam pytanie do ciebie, bo tutaj dyskutowaliśmy na początku, a my nie jesteśmy specjalistami, to pewnie będziesz lepiej wiedział. Pojawiły się dzisiaj, ponieważ zmienia się, co mogło zestrzelić ten samolot. No, wczoraj to było S-400, potem S-300, dzisiaj to był Buk, ale coraz więcej wypowiedzi jest, że to był pancer, ze względu na to, że te uszkodzenia były mniejsze, tak? Co, nie wiem, co ty o tym sądzisz? W ogóle jesteś podejrzany, bo się spóźniłeś. To jest całkiem możliwe. No, mrozisz jak zwykle. Tak. Zdążyłem wrócić do Rosji, chcesz powiedzieć? Ja nie wiem, co robisz wczoraj. Powiem tak. W chwili obecnej... Głośniej, S-400 rzeczywiście brałem... Chyba nie może. To S-400 brałem pod uwagę, ale zacząłem się zastanawiać, dlaczego taki gruby, że tak powiem, kaliber miałby to robić. No i zacząłem sprawdzać, gdzie jakiego rodzaju jednostki obrony przeciwlotniczej stacjonują. I z tego, co udało się znaleźć, to jednostki osłaniające, czy to na przykład tą siedzibę, jakąś tam willę z przydatkami Putina nad jeziorem w pobliżu, w której to spadło, są buki i pancery. Strefa ochrony jednego z miejsc przechowywania ładunków nuklearnych, broni nuklearnej, która też jest przy trasie przelotu, również buki i pancery, więc jest to całkiem prawdopodobne, że takie coś mogło się zdarzyć, że to właśnie mniejszego rodzaju sprzęt o krótszym zasięgu, no dzięki temu generujący mniejsze zniszczenia, ale to by znaczyło, że pułap tego samolotu musiał być zdecydowanie niski, czyli w granicach powiedzmy do 6000 metrów, przyjmijmy coś takiego. To jest możliwe i teraz to mógł się dopuścić rzekomego, no na razie powiedzmy, że zastrzelenia jeszcze nie do końca potwierdzonego, bo również jest może i śmieszne, ale jednak informacja o pewnej skrzynce bardzo drogich win, która trafiła na pokład samolotu, w którym na liście był Prigorzyn. Ponadto, tu u was jeszcze tego nie mówiłem, mówiłem tu w Polsacie dzisiaj, człowiek, który stoi za parametrami bezpieczeństwa grupy Wagnera, nazywał się Andrii Proszew, który został dosłownie wyciągnięty z grupy tuż przed tym wydarzeniem przez grupę Wagnera, razem z dokumentacją, jaką miał. On miał dokumentację osobową wszystkich kluczowych ludzi grupy Wagnera w Rosji i za granicą. To też raczej nie wróży przypadku dla tego zdarzenia. Jeżeli tego typu został plus Czkałów... On został wyciągnięty przed tym samolotem? Został być członkiem grupy Wagnera. Aha, po prostu go wcześniej, okej. Okay. No, powiedzmy, ostatnie 24 godziny przed zdarzeniem przestał być aktywny w ramach grupy Wagnera. On nie miał żadnej ochrony, nie był żadnym z komendantów polowych. I chyba udało się to wykorzystać. Więc jest tutaj jakieś ewidentnie drugie dno. A mocne przypomnienie o tym, że pamięć cara jest bezwzględna, dosięgnie każdego, biorąc pod uwagę te wszystkie przypadki, Litwinienek i nielitwinienek, teraz to, no cóż, każdy się musi zastanowić nad tym, co robi i jak robi, jeżeli chodzi o cara i zachowanie względem cara. A Prigorzyn około 23 czerwca zdecydowanie obnażył słabości władzy Putina i go ośmieszył. Z tym się chyba zgadzamy. Tak, mówiliśmy już o tym. Tak. Ja mam do was takie pytanie. To, że ostatnie 2 miesiące było wysłanie części grupy Wagnerowców na Białoruś, część była przenoszona do Afryki, była ta struktura cała mocno rozczłonkowana. Myślicie, że to były jakieś celowe działanie przygotowujące, żeby ona nie mogła się, wiecie, zmobilizować i ruszyć z zemstą? Przypominam wam, że grupa Wagnera musiała zdać broń pod Moskwą i zdawała broń ciężką i tak dalej. I te przenoszenie, te obozy, teraz ponoć na Białorusi trzymają tą grupę Wagnera służby specjalne białoruskie, nie chcą pozwolić im wrócić, bo oni szykują się do powrotu, że jest to takie rozczłonkowanie
i zajmowanie się po małej grupie osobno? Myślicie, że to mogło być w ten sposób zaplanowane, że to jest taki dwumiesięczny plan, jak do tego przygotować się, czy to jest przypadek? Czyli dziel i rządź? Praktycznie dziel i rządź. Bardziej dziel i zabijaj. Mniejsze grupki. Ta dziesiątka tych najbardziej popularnych komendantów polowych, no na spotkanie z nimi udał się generał GRU, który dotychczas zajmował się sprawami afrykańskimi. Nie bez powodu właśnie jego skierowano. I teraz pojawia się mocne pytanie, czy aby przypadkiem to nie jest element wojny między FSB a GRU lub też FSB a Ministerstwem Obrony, bo to wcale nie musi być to samo. Jeżeli chodzi o to, kto może przejąć schedę po tej firmie, która jest takim fajnym, nieformalnym narzędziem do prowadzenia rosyjskiej polityki w Afryce oraz Ameryce Południowej. I ten wyścig, zobaczymy jak to się skończy. Myślę, że ta dziesiątka najbardziej znanych tych komendantów polowych tej ekipy najemniczej może teraz bardzo mocno urosnąć, albo jeden z nich wysunie się na czoło, albo wezmą tego generała GRU przysłanego do nich, który może dać im gwarancję przynajmniej współpracy z tą jedną z najbardziej liczących się służb w Rosji. To trzeba obserwować. Nie wiem, kiedy, jak spłyną informacje w tym zakresie, ale to trzeba mocno śledzić. Może pytanie do Krzysztofa. Jak widzisz przyszłość grupy Wagnera, twoim zdaniem? No to... Wiesz, czekaj, wyciągnę swoją szklaną kulę. Tutaj nie widać jej, wiesz, specjalnie ją kryję przed kamerami, ale nie, no generalnie ja bym się spodziewał tego, że ona już nie wróci do tego formatu, w którym oczywiście była. Zostanie bardzo mocno osłabiona, być może będzie potrzebna gdzieś w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w jakiejś szczątkowej strukturze. Z pewnością nie jest potrzebna na Ukrainie z tego względu, że no, intencje były proste, trzeba wcielić Wagnerowców do armii i takich wykorzystać w ten sposób, żeby byli pod rozkazami żołnierzy i przecież też o to poszło, bo przecież ten bunt wyprzedził niejako ten deadline zarządzony przez Kreml dotyczący zdawania broni i zapisywania się Wagnerowców właśnie do armii. Także wydaje mi się, że tutaj to wciąż wchodzi w grę i ja myślę, że oni mogą zostać wykorzystani w jakiś sposób na Białorusi jako rzeczywiście jednostka szkoleniowa dla Białorusinów, to po pierwsze, a po drugie, ponieważ uważam, że Białoruś, że presja na Łukaszenkę nie ustała i Putin chciałby, żeby armia białoruska, może nie teraz, ale w jego ostatecznym rozstrzygnięciu z Ukraińcami wzięła udział, w związku z tym trzeba ją przygotować przez osoby o odpowiednim doświadczeniu bojowym, to po pierwsze, a po drugie trzeba tych żołnierzy białoruskich byłoby w takim wariancie jakoś zmobilizować, bo oni może by nie chcieli walczyć i nie ma lepszej mobilizacji jak taki Wagnerowiec z karabinem, który nadzoruje jak niczym w II wojnie światowej tam ci polityczni i nadzoruje i jakby nie ma lepszego zastraszania niż człowiek z karabinem za twoimi plecami, którego uważasz za mordercę, którego uważasz za zdolnego do zrobienia wszystkiego i który tak naprawdę nie podlega dowództwu wojskowemu, a więc też nie podlega temu prawu i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest doskonały, to byłby doskonały straszak na białoruskich żołnierzy w jakiś sposób. Można by było ich po prostu tak wykorzystać. Tak więc mi się wydaje, że to właśnie jest taki plan, że albo że część Wagnerowców wykorzystać być może na Bliskim Wschodzie i w Afryce, ale już pod nowym dowództwem, pod finansowaniem z Kremla, część może nawet przeważającą wcielić do armii i wykorzystać jako mięso armatnie na Ukrainie, część wykorzystać do szkolenia, do nadzorowania armii białoruskiej i do szachowania też Łukaszenki, bo pamiętajmy, że Łukaszenko, on nie jest jakimś super sojusznikiem lojalnym wobec Putina, Putin też chce mieć na niego bata, więc to jest to dzieli rządź. Łukaszenka kontroluje grupę Wagnera, która znajduje się na jego terytorium, ale z drugiej strony ta grupa Wagnera przecież może być bardzo niewygodna dla samego Łukaszenki,
Tak ja więc... chciałem zapytać właśnie ciebie, moje następne pytanie miało być, czy dla Łukaszenki to też nie był sygnał takie brutalne zlikwidowanie Prigożyna, bo nie ma co się oszukiwać, Łukaszenko lawiruje od półtora roku i wywija się ze wszystkich takich, wiecie, twardszych decyzji co do wzięcia udziału w konflikcie. Czy tak, to też teraz... może być taki na niego straszak, że no nie to... będzie litości? Zwłaszcza nawet nie, że nie będzie litości, tylko znaczy to też oczywiście, bo to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że no każdy sojusznik, przeciwnik albo osoba wahająca się dostała jasny sygnał od Putina, ale jeszcze jest druga kwestia tego, że zamiast Prigożyna można wysłać tam jako nowego dowódcę grupy Wagnera kogoś, kto będzie bardzo niewygodny dla Łukaszenki. I kto będzie już podlegał bezpośrednio Moskwie i on będzie nieruszalny przez Łukaszenka i będzie dla niego stanowił duży problem. Tak więc tak mogliby to ludzie z Kremla wykorzystać i zagrać w tym. Wydaje mi się, że ten scenariusz, który się teraz wydarzył, czyli śmierć Prigożyna, na wielu, wielu płaszczyznach jest korzystny dla Putina i będzie starał się grać każdą kartą, którą dostanie do ręki dzięki temu wydarzeniu. A ja bym chciał was zapytać w takim razie o niekorzystny rozwój takiej sytuacji, bo mieliśmy sytuację taką, że Prigożyn w pewnym momencie zrezygnował. Wdał się w negocjacje, czy zastraszenie, czy inne rozwiązanie. Nie wiemy, co było przyczyną tego, że się zatrzymał. Natomiast czy nie jest to sygnał dla każdego, kto by chciał przeprowadzić jakiś pucz w przyszłości, że nie można się cofnąć ani o krok? Że jeżeli teraz podejmiemy decyzję, to nie ma już wyjścia. Musimy tak. iść do końca. Jasne, że tak jest. I też o tym mówiłem jeszcze w czasie, kiedy ten bunt w zasadzie się kończył, że to, co się stanie z Prigożynem i to, co się stało już z Prigożynem, to jest jasne, że pokazuje, że jeśli chcesz zrobić zryw przeciwko Putinowi, to musi być on znacznie lepiej przygotowany, musi mieć poparcie armii, a ten bunt nie miał poparcia armii. Ta armia co najwyżej nie przeszkadzała, być może. No bo tutaj jest oczywiście ta rola Surowikina i dlaczego on jest w więzieniu i tak dalej, pozbawiony teraz w tej chwili tych funkcji, pozbawiony po kolei. Tak więc tutaj jest taki zarzut, że on co najmniej nie przeszkadzał, tak? Co najmniej nie przeszkadzał, być może jakoś wspierał, ale tego wsparcia tak nie widać było z zewnątrz. To jednak była taka akcja organizowana tylko i wyłącznie przez grupę Wagnera. Armia w zasadzie się do tego nie dołączyła. I teraz ja stawiałem tezę już w swojej pierwszej książce Trzecia dekada, że jeśli możemy w jakiś sposób mówić o tym, że Rosja się może rozpaść, a to by musiało się wiązać najpierw z walką o władzę, no to jeśli mówimy o czymś takim jak walka o władzę w Rosji, to są tylko dwa możliwe scenariusze. Albo ten, który rzuci wyzwanie obecnej władzy, będzie miał wsparcie służb, albo ten, który będzie miał, rzuci to wyzwanie, będzie miał wsparcie armii. A Putin jest człowiekiem służb i on sobie polityków i służby już powyczyszczał. I teraz ja sobie wyobrażam tylko i wyłącznie taką możliwość, w której ewentualny przyszły pucz, jeśli do takiego by doszło, czy próba puczu, próba obalenia władzy istniejącej, to oczywiście musiałoby się wydarzyć szereg, no naprawdę to są daleko spekulujemy, bardzo daleko, ale przede wszystkim Putin musiałby przegrać na Ukrainie, bo jeśli wygra, no to nikt nie będzie miał szans z takim Putinem, który niejako wzmocni swoją pozycję, przynajmniej w takim okresie krótkoterminowym, kilkuletnim. Natomiast jeśli Putin nie osiągnie swoich celów na Ukrainie, przegra wojnę, zgodzi się na jakiś uwłaczający dla niego pokój, w którym Ukraińcy rzeczywiście znajdą się w NATO, po którym znajdą się w NATO, to wówczas pozycja Putina i obecnej wierchuszki będzie bardzo słaba i wtedy właśnie, i zauważmy jeszcze jedną rzecz, kto w tej chwili jest kozem ofiarnym, kto w tej chwili jest kozem ofiarnym wszelkich niepowodzeń na Ukrainie? Armia, a zwłaszcza głównodowodzący. Jeśli coś się dalej nie powiedzie, dalej kozem ofiarnym będzie armia. A to będzie powodowało, że żołnierze czy dowódcy wysocy będą bardzo niezadowoleni z władzy politycznej. Tak więc będą narastały, wydaje mi się, napięcia, gdyby miało dojść nie do powodzeń na froncie ukraińskim i do jesteśmy. Tak. Tak więc myślę, że jeśli miałby być jakieś rzucone wyzwanie Putinowi, to tylko z poparciem armii, prawdopodobnie
nawet z jej uczestnictwem, przynajmniej części, ja nie mówię o całej, ale przynajmniej część armii. I tutaj oczy bym zwrócił na Surowikina, o ile on wyżyje do tego momentu, bo nie wiadomo, czy też mu coś się nie stanie, nie upadnie mu tam samolot w transporcie do innego więzienia i tak dalej, i tak dalej. Ale Surowikin to jest gość, który dorobił się pewnej sławy, albo niesławy też, tak? Czy to w działaniach w Syrii, ale również na Ukrainie. Zauważmy, że po pierwsze oczywiście cechują go bardzo brutalne działania, ale skuteczne. Po drugie uratował jednak front Rosjanom w newralgicznym momencie, w sytuacji, kiedy się wszystko sypało, no to przecież on został głównodowodzącym i to zostało ustabilizowane. Tak więc on z pewnością ma pewnego rodzaju respekt, przynajmniej w części armii, i z każdym dniem, w którym przebywa w więzieniu, rośnie jego legenda i staje się coraz większym męczennikiem. I to nie Nawalny, który nie ma żadnego wsparcia w kręgach siłowych, tylko i wyłącznie polityczne, więc on jest łatwy do odstrzelenia, ale właśnie ktoś taki jak Surowikin mógłby w przyszłości osiągnąć, dostać odpowiednie wsparcie właśnie tych siłowych resortów, zwłaszcza armii, bo przecież stamtąd się wywodzi, i mógłby rzucić to wyzwanie władzy obecnej. Także jeśli wyżyje, jeśli mówimy o scenariuszu, w którym Rosja się rozpada, to oczy na Surowikina. To słuchajcie, mnie się teraz pojawiła taka myśl. Jesteś generałem na wojnie, jesteś rosyjskim generałem. Jakikolwiek twój sukces nie wróży zbyt dobrze tobie. Spójrzcie, Surowikin utrzymał front, siedzi w więzieniu. Prigożyn zdobył Bachmut, nie żyje. Utrzymali się przy życiu tylko ci, którzy ponieśli porażkę. Tak, to jest abstrakcja. Zwróciliście na to uwagę wcześniej, bo do mnie to dopiero teraz dotarło, że ci, którzy odnoszą sukces, są usuwani albo likwidowani. Tak jakby ktoś od góry sabotował. Generał Żydko. Co? Ale zobacz, Mateusz, nie generał ci, którzy odnieśli sukces, tylko ci, którzy mogli być potencjalnym zagrożeniem dla obecnego reżimu. Szojgu i Gerasimow, ponieważ no, nie mają poparcia i są w defensywie, no trudno by sobie wyobrazić. Ale po ich stronie nie ma sukcesów. Ale oni są potrzebni, tak, żeby był dobry car i nie, no i źli bojarze. Ale jedno wiąże się z drugim, bo sukcesy rodzą sojuszników i wzmacniają postać, tak. A tym samym wzmacniają no, jakby zagrożenie dla tych, którzy rządzą. Także ktoś, kto nie osiąga sukcesów, nie uzyska odpowiedniego poparcia i sojuszy do tego, żeby wznieść jakikolwiek bunt i rzucić wezwanie władzy. A ten, kto osiąga sukcesy, może przeżyć. A ten, kto osiąga sukcesy, jest automatycznie postrzegany jako osoba, która może również odnieść sukces w przypadku puczu. To po pierwsze, a po drugie jest postrzegany jako osoba, która sobie radzi i może tym bajzlem całym w Rosji zarządzić. A przecież chodzi też o to, żeby tym bajzlem zarządzić, żeby się utrzymać u władzy i żeby utrzymać zyski, wpływy, pieniądze, bla, bla, bla. Wszystko się wokół się jakby tutaj zazębia, prawda? Także ten, który jest na czele, tak, na najwyższym stołku siedzi, on jednak musi mieć głowę na karku. Nieudacznika raczej poprą tylko ci, którzy sami by chcieli rządzić z tylnego fotela. Ewentualnie, a ci znowu są obrotni, ci znowu mogą odnosić sukcesy, a tym samym mogą stracić głowę, zanim siądą na tylni fotel. Także to wszystko się ze sobą wiąże. Tak. Promowana, wiecie, negatywna selekcja, że bądź mierny, nie wybijaj się, niech ci zabiją, wiesz, pół oddziału, zniszczą ci twoje czołgi i tak dalej, tylko żebyś przeżył i wrócisz z podkulonym ogonem, ale żyjesz. Czy wiesz, no przeginać też nie możesz, nie? No bo jednak car wymaga, nie? Car wymaga. Także jak. No ale strategia BMW się akurat tak. Tutaj świetnie sprawdza. To jest właśnie przykład. No jakieś cele trzeba jednak osiągnąć. Każdemu z nas coś się przypomniało. Ja przypomnę historię Żukowa i Koniewa, którzy jako ci, którzy wysłużyli się walnie zwycięstwu Armii Czerwonej nad hitlerowskim faszyzmem w 1945 roku, byli już na liście do utylizacji, zaraz jako wrogowie ludu, ale zdążyli uprzedzić te działania Berii na zlecenie przecież Stalina. I obronili się, i tam trochę tych, może urban legends na temat tego, że weszli z bronią na posiedzenie politbiura, ale wtedy armia w ich osobach
i z zapleczem, jakie mieli wtedy w Moskwie, postawiła się i wywalczyła sobie trochę miejsca dla siebie, zamiast dostać kolejną porcję czystek, jak w 1938. Więc dlatego nauczeni doświadczeniem wolą wycinać odpowiednio wcześniej tych, którzy mogą za sobą pociągnąć ludzi, bo mają taką charyzmę. Tych kilku generałów, którzy w ostatnim czasie znikli, odwołani, niektórzy zmarli, coraz mniej zaczyna wyglądać na przypadek, a wręcz już tam Marek Meissner sugeruje, że być może pojawia się prawo serii, czyli taka realistyczna czystka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Być może właśnie to ten Tango Down z tym samolotem Prigorzyna otwiera nową rundę tego typu rozgrywek w rosyjskiej, że tak powiem, elicie. To ja mam do was następne pytania, bo skupiliśmy się na razie na Rosji. Skupmy się na konflikcie w Ukrainie, bo jednak takie czystki, selekcja negatywna, walka buldogów pod dywanem, to wszystko się odbija, musi się odbić, wydaje mi się, na tym, co dzieje się w Ukrainie. Jak myślicie, jak to wpłynie w najbliższych tygodniach, miesiącach? No bo przecież ci, którzy teraz mają zająć miejsca po tych, którzy zostali odsunięci, zlikwidowani, doskonale znają już mechanizm. A czy wiesz, Mateusz, to też jest tak, że no, na front, to pewnie kapitan więcej na ten temat powie, ale no frontu nie trzyma trzech ludzi, którzy zostali w tej chwili gdzieś uwięzieni i odstrzeleni, tylko front jest trzymany przez setki oficerów, niższych, wyższych i tak dalej, więc wiesz, no to musiałyby być rzeczywiście te czystki jak za Stalina, żeby to miało wpływ, wydaje mi się, taki mocny na to, co się dzieje na froncie. Poza tym zauważ, że w tej chwili jednak Rosjanie, no to co się toczy na Ukrainie, w mojej ocenie to jest młyn na ich wodę, to znaczy ja już to też powtarzałem dwa czy trzy razy, ale to jest moim zdaniem bardzo istotne. Zobaczmy, mamy w tej chwili tą linię frontu, prawda? Mamy w tej chwili jakąś ocenę sytuacji obiektywną na dzień dzisiejszy. I mamy pewną historię, według której postrzegamy to, co się dzieje na froncie. Dzisiaj postrzegamy działania na froncie sceptycznie, jeśli chodzi o stronę ukraińską, nazwijmy to w ten sposób. To znaczy, wszyscy chyba uważamy, że mogłoby im iść lepiej, że coś im nie idzie, że jednak chyba nie jest tak dobrze, że trochę jest jednak źle, spodziewaliśmy się więcej, a może niektórzy się nie spodziewali więcej, ale generalnie powinno być lepiej i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wizerunek jest taki, że Rosjanie sobie radzą, są w defensywie i sobie radzą, Ukraińcy sobie średnio radzą w tym ataku, gdzieś odnoszą jakieś sukcesy, ale generalnie ponoszą duże straty. I my mamy tą percepcję dlatego, że Ukraińcy wcześniej powiedzieli, że atakujemy i my jesteśmy w ofensywie, ale mamy dokładnie tą samą sytuację na froncie, jaką mamy dzisiaj. Skasujmy tą narrację atakujemy. Wyobraźmy sobie, jakby Ukraińcy nie zaatakowali, a front przebiegałby dokładnie w takich samych granicach, jak przebiega dzisiaj. To my byśmy mieli zakodowane, że to Rosjanie atakują i są w ofensywie i mielibyśmy postrzeganie, że Rosjanie są po prostu w obliczu klęski, bo atakują, prowadzą ofensywę od półtora roku i nie są w stanie się posunąć do przodu w tej chwili ani o 10-20 kilometrów. Rozumiecie to? I teraz, gdyby nie było ogłoszonej tej ofensywy ukraińskiej, to dalej byśmy mówili, jak ci Rosjanie są nieudolni, nie posuwają się do przodu, stoją w miejscu, ugrzęźli, nie osiągają swoich celów strategicznych, mieli podbić Ukrainę, nic się nie posuwa do przodu, jest mizeria. Ale przez to, że Ukraińcy przeszli do ofensywy i był tam taki hype, który oni zresztą sami wywołali ten hype. Z drugiej strony, i w tej chwili my to mamy, postrzegamy tak, że to ta sytuacja w zasadzie dla nich niekorzystna, jaka jest w tej chwili i to jest prawda, ale Rosjanie to jeszcze rozgrywają, bo oni w tej chwili budują swoje morale, bo oni nie posuwali się do przodu i wszystko było niedobrze, a w tej chwili radzimy sobie z ofensywą. Taki sprzęt zachodni, Ukraińcy się rzucili, tak się ogłaszali, mieli tutaj odbić za chwilę każdy metr z tego terytorium i co? I stoją w miejscu, zatrzymaliśmy ich, jakieś tam postępy są nieznaczne, walczymy twardo, budujemy się i to my odnosimy sukcesy. I ta narracja w tej chwili trafia do samych Rosjan, także pomimo tego, że to Rosjanie tak naprawdę muszą wygrać tą wojnę i zająć Ukrainę, to narracyjnie i moralnie, w sensie nie moralnie, wartości moralnych, ale jeśli chodzi o morale, w ten sposób, to oni w tej chwili wygrywają tą sytuację tak naprawdę.
I jakby wydaje mi się, że to nie jest dobre. Moim zdaniem Ukraińcy chyba źle zrobili, że wystrzelili tą ofensywę. Ja bardzo się jej obawiałem, kilka miesięcy temu nagrywałem, że bardzo się jej obawiam i dokładnie tak sobie ją wyobrażałem. I jeśli nie będzie spektakularnego sukcesu, a chyba nie będzie, a będą duże straty, a chyba będą, no to w długiej perspektywie to Rosjanie mają jednak te fabryki, które im stukają, te przestarzałe, ale jednak czołgi, to oni mają gospodarkę przesuniętą na ten przemysł zbrojeniowy przesunięty na tryb wojenny, to u nich to zaczyna wszystko trybić i w długiej perspektywie, wielomiesięczno, wieloletniej. To bym tak na spokojnie. Ja wiem, że gospodarczo i tak dalej, no to u nich to wygląda źle, ale to państwo nie upadnie, póki prowadzi wojnę. I oni mogą mieć gospodarkę naprawdę, oni będą o ogryskach, kurczę, i o skórce od chleba żyli, ale czołgi będą w stanie rzucić na Ukrainę. I wydaje mi się, że w takiej perspektywie oni są w stanie wygrać tę wojnę, bo są w stanie w niej walczyć o jeden dzień dłużej niż Ukraińcy. Ukraińcy, którzy zależą w 100% teraz od dostaw zachodnich, a te dostawy z zachodu idą wolno, idą partiami, i straty, które teraz Ukraińcy ponoszą, w mojej ocenie nie są do odrobienia w krótkim czasie. Również z przyczyn politycznych. Tak więc w tej chwili ja powiem szczerze, a ja się obawiałem właśnie tego, że z przyczyn politycznych, ze względu na to, że coś chcemy udowodnić NATO, że może jest jakaś presja z NATO, musimy odpalić ofensywę, która tak naprawdę może być bardzo ciężką operacją i przynieść więcej szkód niż pożytku. A zauważmy, że jeśli Ukraińcy zużyją swój potencjał militarny na prowadzenie ofensywy, to może go zabraknąć w defensywie. Oddaję głos ofensywa Pawłowi. Była zbyt szybko. Maćku, Paweł się zgłaszał. Okej. Paweł, mikrofon. Mikrofon, Paweł. Ja lubię się nie zgadzać, a więc mogę się z tobą, Krzysztofie, nie zgodzić. Tak zawsze z kapitanem się nie zgadzam, więc tym razem z kimś innym. Bo Rosjanie o tym chyba wszyscy też zapomnieli, bo oni mówili coś takiego, i taki był przekaz do wewnątrz, że teraz musimy obronić tą ofensywę ukraińską i wojsk NATO z zachodnim sprzętem, a następnie ruszyć i przełamać, czyli obronimy, uderzymy kontrofensywą i wygramy wojnę. I taki był przekaz, a nie był przekaz, który teraz próbują Rosjanie i reżim zmieniać, że teraz my będziemy prowadzić długotrwałą wojnę. Pamiętaj, że oni cały czas na początku miała być to 3-dniowa operacja, potem 3-tygodniowa, potem 3-miesięczna, potem roczna. Nie, zgadzam, tak. Nie? Będzie ofensywa zimowa, a w ofensywie, zresztą sam to mówiłeś, w ofensywie zimowej wygramy. Teraz przecież też miało być tak, Ukraińcy zaatakują, zobaczycie, że poniosą bardzo duże straty, bo atakujący ponoszą 5-krotnie większe straty niż obrońcy, wtedy oni się wykrwawią i ruszymy na osłabionych Ukraińców. Ale jeśli mogę wtrącić jedno zdanie tylko, gdyby rzeczywiście ta narracja o tym, że wyprowadzimy kontrofensywę zaraz po ofensywie ukraińskiej miałaby być prawdziwa, to nie wiem, tutaj może kapitan bardziej zweryfikuje to, co mówię, ale mi się wydaje, że oni powinni ogłosić jakąś drugą, może nie ogłosić, bo tego nie muszą, ale powinni przeprowadzić i powinniśmy to widzieć. Kolejną falę mobilizacji, którą powinni jeszcze uzbroić, a nie wiadomo, czy mają na to sprzęt w tej chwili, na ten dzień dzisiejszy, i to powinno być gotowe, a tego nie widać. Także mi się wydaje, że to raczej ofensywa dużo później. Taka była, na pewno. Mogę jak gdyby też pokazać te gazety, powiedzmy, sprzed 2-3 miesięcy, jak oni to o tym pisali i jak tworzyli te plany. I teraz moim zdaniem będzie sytuacja, po pierwsze jeszcze ofensywa się nie skończyła, już wszyscy ją pogrzebali, a więc ja bym poczekał jednak do, powiedzmy, połowy października, żeby zobaczyć na te efekty. Po drugie, ta ofensywa nie przebiega w żaden sposób tak, jakby zarówno Ukraińcy się spodziewali, ale również tak, jakby Rosjanie się spodziewali. Po pierwsze, nie przebiega dlaczego? Dlatego, że Rosjanie bardzo wysoko się bronili i nie zeszli do tej pierwszej linii. I to moim zdaniem Ukraińców mocno zaskoczyło. Przez to ponosili, no i tutaj jest różnie, tak? Możemy dyskutować, ale ponosili
albo takie same straty jak wojska ukraińskie, albo nawet większe. I to też było zaskoczenie. I następna rzecz, Ukraińcy po powiedzmy tym pierwszym uderzeniu zaczęli prowadzić tą ofensywę zupełnie inaczej, nie tak jak żeby przełamać i zdobyć teren, tylko przede wszystkim wyniszczyć i osłabić, bo każdy się koncentruje na zdobywaniu tego terenu. I oni wiedzieli, że Rosjanie mają rozkazy nie oddać terenu. To jest główne w rosyjskiej armii. Możecie zrobić wszystko, połowę oddziału może zginąć, nawet wszyscy mogą zginąć, ale macie nie oddać tego terenu. I taką strategię Rosjanie przyjęli, ale ona jest niszcząca dla armii. I to, co powiedziałeś, ponieważ Rosjanie uzupełniają te braki, natomiast nie wprowadzili tej powszechnej mobilizacji, o czym się mówi szeroko, już znowuż, ale to się mówi już od dłuższego czasu, że to jest jak gdyby niezbędne, żeby tą wojnę wygrać. Natomiast no, ten reżim ma to do siebie, tak jak z poprzednią mobilizacją, że lubi opóźniać różnego rodzaju decyzje. I Iść w dopiero półśrodki przyparty tak do naprawdę. ściany, słucham? Tak naprawdę. Tak, iść półśrodki. Zobaczymy, jak to będzie. Ja obstawiałem w grudniu, że będzie w tym roku powszechna mobilizacja. I nadal to obstawiam, szczególnie jeżeli by się okazało, że byłoby faktycznie jakieś przełamanie ukraińskie lub jakieś zdobycze. No bo wtedy trzeba by było ratować jakąś sytuację, jakoś próbować jeszcze wyjść z twarzą z tego. No i byłaby polityczna podstawa do tego, żeby taką mobilizację ogłosić, bo No można tak, by no było bo pokazać obronimy tak społeczeństwu, nasze tak, tereny, tak. obrona, tak, No ojczyzny i ale tak dalej. pamiętajmy o kilku czynnikach. Powszechna mobilizacja stanowi czynnik inicjujący dla symetrycznych działań NATO. To jest raz. Dwa. Zrobienie powszechnej mobilizacji w sytuacji, kiedy to jest tylko specjalna operacja wojskowa przeciwko takim nieznaczącemu czemuś, jakim była dla nich Ukraina, No, ale to oni już jest też walczą z kolejny całym NATO blamaż. przecież. No, to idzie do wewnątrz, tylko jakoś ciągle nie mogą pokazać, oprócz odrobiny sprzętu, tych natowskich żołnierzy. No nie da się. Próbowali na różne sposoby, im się nie udało. Trzecia sprawa. No jest dużo plotek, pogłosek, być może celowo tak wypuszczanych, 21 września, tym podobne, może się pojawić oficjalnie kolejna fala mobilizacji, albo nawet już ta mobilizacja powszechna, w co to ostatnie akurat nie wierzę. Kolejna fala mobilizacji, która się i tak przecież nie zakończyła, bo ona może przyhamowała, może zmieniła lekko obiekty zainteresowania, albo jak to woli target, biorąc łącznie teraz więcej, kogo się dało, kto był pracownikiem, gastarbeiterem, jeżeli jeszcze takowy był w Rosji, nagle dostawał paszport rosyjski, chociaż nim nie był, już Rosjaninem, bo był Tadżykiem czy kimś, ale wylądował w tym wszystkim. I do tego wszystkiego jeszcze napędzili w chwili obecnej, to akurat świetnie było opowiadane, czy to na ekonomii Rosji, czy u mnie, napędzili kolejne zasoby tych, którzy będą zmuszeni sytuacją ekonomiczną poprzez na przykład niespłacanie swoich kredytów i tym podobnych. Potężnie nagle, skokowo rośnie liczba tych, których można i to w trybie nie sądowym, a administracyjnym uznać za winnych i skazanych. Wpisać ich do rejestru karnego i tak dalej. Co otwiera potężną nową liczbę, nowy zasób tych, których można na zasadzie ultimatum zero-jedynkowego do armii wcielić. Więc oni sobie w jaki sposób z tym radzą. Ale ten sprzęt, o którym u nas wielokrotnie było mówione, jest coraz słabiej z tym sprzętem jednak. Ilościowo też nie jest tak, jak zapowiadali, a poziom niszczenia tego sprzętu w przypadku czołgów. 7-10 dni zajmuje Ukraińcom utylizacja tego, co jest miesięcznym urobkiem produkcji nowej, modernizacji i remontów. Czyli jest cały czas rachunek ujemny, jeśli chodzi o to po stronie rosyjskiej. To teraz może ja powiem coś, zwłaszcza dla widzów kapitana, którzy nie słuchali ostatnich naszych cepów. Ponad 30% Rosjan nie ma oszczędności na dłużej niż miesiąc życia. 17,7 miliona kredytów jest niespłacanych. Jest to bardzo potężny zasób ludzki, który może być w jakiś sposób przymuszony.
Drugi temat. On nawet może być ochotniczy, bo jeśli komuś nie starcza na życie, no to armia zaopiekuje, tak? Wikt i. Tak. Te 17 milionów to są ludzie, którzy pracują, ale którym raty ze względu na to, że stopy procentowe w kilka lat się potroiły, nie mają na życie. 40% ludzi, którzy wzięło kredyty hipoteczne, wydaje 44. na spłatę 44 wydaje na spłatę ponad 80% swoich dochodów. To są już jakieś naprawdę abstrakcyjne liczby i mamy szalejącą inflację, która teraz w tym miesiącu skacze o 10-20% na produkty. Tylko w tym miesiącu. Więc ludzie będą, tak jak mówisz, ogryzki i wiesz, te skórki od chleba, już to się dzieje. Już są dane, że obniżyła się kaloryczność spożywania jedzenia, redukcja w wielu rodzajach jedzenia, a wydatki na jedzenie wzrastają. Czyli mamy skurczenie jedzenia, a wzrosty wydatków. Więc to są wszystko rzeczy, które się kumulują. Dodatkowo zostały wprowadzone kilka różnych przepisów, które będą ułatwiały mobilizację i trzeba pamiętać, że na jesieni są wybory samorządowe. Więc do czasu tych wyborów samorządowych może być cisza, a po tym może ruszyć. I to, co widzieliśmy na filmiku chyba sprzed 3 czy 4 dni, gdy administracja z żołnierzami odwiedzają jakąś fabrykę i mówią, że z ochotników jest tylko 15 czy 10% i musicie iść na ochotnika, bo jak nie, to za miesiąc, dwa ogłoszą powszechną mobilizację. To już jest ofen mówione. Więc to są różne elementy, które warto wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o kolejną falę mobilizacji. Tyle chciałem dodać. Tak, i ja tutaj jakby, jeśli chodzi o Pawła, to ja się z nim w dużej części zgadzam. Nie wiem, czemu powiedział, że się ze mną nie zgadza. Bo ja widzę, że jest duża zbieżność, ale z tą mobilizacją właśnie ja to miałem na myśli, że w tej chwili, gdyby Rosjanie chcieli wyprowadzać kontrę na ofensywę ukraińską, to oni już by musieli mieć gotowe wojska na tą kontrę. A nie mają jeszcze tej mobilizacji, nie mają tego sprzętu, więc nawet jeśli oni to ogłoszą, nie wiem, we wrześniu czy w październiku, to oni będą gotowi dopiero w przyszłym roku i to w połowie gdzieś mniej więcej, więc... Ale wiesz co, oni próbowali, to co widzieliśmy pod Kupiańskiem, to była właśnie taka próba. Jakby tam przerwali front, to by rzucili, no nie wiem, wszystko co możliwe. Im się wydawało faktycznie, że Ukraińcy pękną pod tym Kupiańskiem, że... A jak nie pękną, to będą musieli przerzucić siły z Zaporoża, nie? Ale oni mieli tam siły, żeby później prowadzić jakąś ofensywę wielką, jeśli udałoby im się pod Kupiańskiem, bo nie wiem, ja może się źle orientuję, ale z tego co ja wiem, to tam były tak ograniczone siły, że może by zdobyli ten Kupiańsk, ale musieliby się zaraz zatrzymać, bo nie mieliby czym się wlewać dalej na Ukrainę. To by był ten sam scenariusz co pod Kijowem, że wlali się głęboko i później musieliby uciekać. To pytanie, czy mieli... Byli tam w stanie wlać w powstały ewentualny wyłom siły, ekwiwalent około 2 dywizji pancernych i zmechanizowanych, które byłyby w stanie tam wejść. Ukraińcy cały czas utrzymywali spore rezerwy operacyjne na tym kierunku, więc jak głęboko by się włamali, tego nie wiemy. Byliby w stanie Ukraińcy zatrzymywać lub też kontratakować, ale byłoby to spore ryzyko, zwłaszcza że Kupiańsk miał bardzo ważne położenie dla całej logistyki rosyjskiej i jak go utracili, bardzo im to skomplikowało i wydłużyło czasy przewozów wszystkich ładunków kolejowych dużym łukiem aż do Rostowa i dopiero stamtąd praktycznie na różne kierunki. I w tym momencie no, ta pierwsza gwardyjska się zakiwała, ta już dwukrotnie odbudowywana pierwsza gwardyjska armia pancerna, jak na razie w znacznie mniejszym stopniu realizuje oczekiwania co do swojej jakości działania niż inne, dużo bardziej typowe i zwyczajne jednostki. Aczkolwiek Kreml bardzo intensywnie rozdaje tytuły gwardyjskie w ostatnim czasie. Tak jakby chciał pokazać, że no, można się wybić, można się pokazać, można sobie zasłużyć nie tylko w tej pierwszej pancernej armii gwardyjskiej. Ale nie masz, Maciej, takiego, spytam cię troszeczkę o temat wcześniejszy, takiego wrażenia, że ja tak cały czas trochę miałem, że ta pierwsza gwardyjska, ona była, jak była tworzona, to ona fajnie się nazywała gwardyjska, ale jednak sporo sprzętu z tego, co ja wiem, no było jednak starszego, była budowana tak trochę od zera, a więc
No ja nie spodziewałem się po niej, wiesz, jakichś elitarnych oddziałów, super wyszkolonych ludzi ze z najlepszym sprzętem, no bo jednak no nie było skąd wziąć tych ludzi i tego sprzętu, tak mi się wydaje, bo ona oczywiście stanowiła duży zasób na papierze, ale no wydaje mi się, że znacznie lepsi żołnierze na przykład służyli w tych korpusach, które jeszcze były przed inwazją na Ukrainę, które tam operowały w Donbasie, prawda? Tam były te kombinowane korpusy rosyjskie specjalnie pod ten front, nie? Także wydaje mi się, że ta gwardyjska ona była tak trochę jednak przeceniana. Może ja też nawet ją w pewnym momencie zacząłem przeceniać. Aczkolwiek w żadnym momencie nie było takich znamion tego, że to jest faktycznie elitarna jednostka, która, nie wiem, służyła w Syrii, żołnierze służyli w Syrii czy gdziekolwiek indziej, prawda? To było jakby gołe od zera budowane. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no, w rosyjskim wydaniu w tym czasie to gwardyjskość i elitarność przede wszystkim było związane z miejscem stacjonowania i uczestnictwem w defiladach. To była paradna armia pod wieloma względami, ale o bardzo wysokim stopniu ukompletowania oraz jeśli chodzi o sprzęt, to jednak miała tego nowoczesnego, bo tam trafiały zmodernizowane czołgi T-80, zmodernizowane czołgi T-72 oraz na pewno to, co miało bywać na paradach, dostawali również te czołgi T-90. No już tam, który jest pułk pancerny, albo coś z tyłu, to w tym momencie nie powiem, dałoby się to sprawdzić, ale ten sprzęt był i dzięki wysokiemu ukompletowaniu i w ludzi, i w sprzęcie, to stanowiło sobą poprzez tą masę odpowiednią siłę, tylko nie zostało dobrze wykorzystane. A jeszcze, trzeba pamiętać, została ta armia rozbudowana, bo dołożono do niej kolejną dywizję pancerną, czyli 47. Przedtem ona miała tylko dwie dywizje pancerne i jedną samodzielną brygadę zmechanizowaną. Tu dołożono o 50% ją praktycznie zwiększono, a jednak nie była używana we właściwy sposób. To też trzeba powiedzieć, bo porozczłonkowywana. I teraz nie udało się z jej wejścia do walki odnieść Rosjanom korzyści, jakich oczekiwali. I kompletnie teraz trzeba powiedzieć, upadł mit tego największego w Europie związku operacyjnego wojsk zmechanizowanych i pancernych, którym oni przedtem ciągle straszyli Europę Zachodnią. Ten mit się skończył. Dobra. I skoro tak fajnie zakończyłeś, ja mam tylko prośbę, bo jesteśmy prawie przy godzinie. Jeżeli wam się podoba materiał, to prosimy na kanałach o lajki, subskrypcje, gdyż ponad połowa osób, które ogląda, nie subskrybuje. I przechodzimy dalej do rozmowy. Kontynuujcie, panowie. Bawcie. Ale to już myślałem, że zagajesz kolejnym pytaniem temat, bo tak przerwałeś nam bez... Tak. To było specjalnie. Musi być taki przerywnik na oddech. I teraz słuchajcie. Spotkaliśmy się tu dzisiaj z Krzysztofem też, żeby porozmawiać o tym, co on napisał. A napisał książkę To jest nasza wojna. Taki, wiecie, clickbaitowy tytuł. I chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali na ten temat. Dlaczego on tak uważa? Jak się powinniśmy zachowywać? Paweł, czy się z tym zgadza? Bo to będzie bardzo ważny element. I czy Maciek się zgadza chyba, bo daję palec do góry. Słucham, Maćku. Ja powiem tak. Ja uczynię jeszcze lekki, dodatkowy wstęp. Wspomnę książkę, która zawiera w sobie to, co u niektórych jest powodem do frustracji. Czyli najpierw był twój artykuł, w którym przewidywałeś, co się może wydarzyć i że z twoich analiz wynika, że rok 2022, nawet chyba wskazałeś pierwszą połowę tego roku, to będzie rok, w którym Rosja najprawdopodobniej dokona jawnej, zbrojnej napaści na Ukrainę. Następnie, rozbudowując ten artykuł, stworzyłeś z niego odpowiedni materiał do swojej książki Trzecia dekada, którą zacząłem czytać, ale to nie jest łatwe ani krótkie dzieło, więc to mi trochę czasu jeszcze zajmie. Następnie, powód frustracji co niektórych ostatnio znowu zaczął wybijać, kiedy stwierdzono, że tylko jedna osoba w przestrzeni polskiego internetu w tej kwestii mówiła prawdę, mówiła jak będzie, no i trzeba było troszeczkę to wyhamować i przypomnieć oczywiste fakty, które przez to, że tylko się o czymś mówi, a ja mówiłem, to nie jest to samo, co a ja mówiłem, jeszcze to napisałem, da się to tu i tu znaleźć i przeczytać. I tam jest data wydruku.
Teraz przechodzimy do twojej książki, to jest nasza wojna. Bo uważam, że taka powinna być tego kolejność. I to podejście prezentuje twoje. To jest ważne dla mnie. Krytyczne wobec wielu rzeczy wykonywanych, realizowanych przez polityków ukraińskich i władze ukraińskie, działań i czynów, a jednocześnie potrafisz postawić na szali interes Polski w tym wszystkim i we właściwy sposób, uważam, podejść do tego, jak te wartości odpowiednio nimi operować, równoważyć, żebyśmy my podczas tego konfliktu, którzy jako Polacy oraz Polska wspieramy Ukraińców i Ukrainę, odnieśli z tego możliwie największe, czy korzyści. Chyba tak, bo tu chodzi o interes narodowy nasz, Polski. I to tyle tytułem tego. Maćku, zanim ten, chciałem już nawet ci przerwać, bo Olek czeka, gdzie może książkę kupić, wiesz, to trzeba odpowiedzieć, Krzysztofie. Tak, to na moim blogu krzysztofwolczak.pl zakładka sklep i tam możecie dostać obie moje książki, także i również w formie e-booka, także zapraszam. A teraz odpowiedz na pytanie, które zadał Maciek, chyba że ma powtórzyć. To znaczy, no, w ogóle tutaj Maciek świetną recenzję zastosował bardziej niż zadał pytanie, ale no jakby kontynuując, za co bardzo dziękuję, ale kontynuując jakby chyba ten wątek i chyba do tego mnie chyba chciałeś, Maciej, sprowokować, żebym powiedział właśnie o tych interesach i o tym, jak one się mają, interesach Polski, jak one się mają do tej postawy ukraińskiej. I rzeczywiście to czasami widzę, że w społeczeństwie, zwłaszcza poprzez media społecznościowe, to widać, budzi pewnego rodzaju z jednej strony rezonans, a z drugiej strony takie właśnie bicie się myśli, jak na ile pomagać Ukraińcom, a na ile po prostu walczyć o swoje interesy, bo oni najwyraźniej nie odpuszczają w wielu kwestiach, w których chcielibyśmy, żeby odpuścili. I ja odpowiedź mam na to taką dosyć prostą, to znaczy w naszym interesie jest pomóc Ukrainie, bo jeśli tego nie zrobimy, no to będziemy mieli większy problem niż mają w tej chwili Ukraińcy, albo może nie, że wojnę gorącą, ale wyobraźmy sobie, że działania dywersyjne są prowadzone na terytorium Polski, że wybuchają nam terminal LNG, Baltic Pipe, nie mamy prądu i tak dalej, biznes ucieka, bo jest u nas bardzo ryzykownie w Polsce, a więc tracimy na wszelkich możliwych płaszczyznach, a oprócz tego musimy utrzymywać bardzo dużą armię, bo się boimy tej armii rosyjskiej, która stoi na granicy polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej i polsko-królewieckiej, nazwijmy to w ten sposób. Tak więc to by był fatalny scenariusz, w związku z czym musimy utrzymać Ukrainę na powierzchni. Ale, i teraz to jest coś, co ja też od wielu miesięcy powtarzam, a w tej narracji takiej mocno hura optymistycznej względem pomocy dla Ukrainy to nie wybrzmiewało bardzo długo. Teraz dopiero pojawił się to jako temat, ale w kwestii tej pomocy na Ukrainie musimy dostrzegać też różnicę interesów między nami a Ukraińcami, bo to właśnie pozwala nam na podjęcie negocjacji z nimi, bo to jest słuszna uwaga, którą z kolei w innym, przy okazji innego wywiadu miał to zapytano, jak, że jeśli Ukraińcy wiedzą, że my musimy im pomagać, bo to jest w naszym interesie, no to jak mamy od nich uzyskać jakiekolwiek korzyści? Znaczy oni mogą nic nie robić, bo wiedzą, że tak im będziemy pomagać, prawda? No i tutaj jest ta sztuka, żeby znaleźć różnicę w naszych interesach. I ja uważam, że taką różnicą pomiędzy Polską a Ukrainą, ale nie tylko, bo my w zasadzie mamy podobne interesy co Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone, czy NATO w tym postrzeganiu, o którym zaraz powiem. To znaczy w naszym interesie jest, uważam, obrona Kijowa, jako niezależnej jednostki administracyjnej, jako stolica państwa, które jest niezależne od Moskwy, a jednocześnie z takiego postrzegania strategicznego czy geostrategicznego nie możemy pozwolić na złamanie linii Dniepru. To znaczy, bo jeśli Rosjanie przejdą linię Dniepru i zawrą jakiś pokój nawet i nie zajmą całej Ukrainy, to w każdej chwili już w tym momencie będą mogli wejść na Ukrainę z butami i Ukraińcy ich nie powstrzymają. Znaczy Ukraińcy będą zbyt słabi, sytuacja strategiczna będzie zbyt fatalna, by się obronić przed kolejną inwazją rosyjską. Także nie możemy doprowadzić do tego, żeby została złamana linia Dniepru, tak w dużym uproszczeniu mówiąc. Innymi słowy,
To jest nasz cel strategiczny. To jest to co minimum, które my musimy uzyskać jako NATO, minimum, które my musimy uzyskać jako Polska. Ale zauważmy, jak określają swoje interesy w tej wojnie, czy koniec tej wojny Ukraińcy. Oni mówią, my chcemy każdy metr odzyskać, chcemy mieć granicę sprzed 2014 roku, czyli to jest z 1991 roku, różnie to można ująć. I teraz w naszym interesie nie jest to, żeby Ukraińcy odbili każdy kilometr utracony po 2014 roku. Nam to jest niepotrzebne do niczego. I my możemy tym grać, to znaczy jeśli my uważamy, że dalsza pomoc wspiera interes ukraiński, ale już niekoniecznie ten nasz, no my w tej chwili możemy mówić, prawda, że podnosi taki argument, na ile on jest skuteczny, na ile on jest prawdziwy, to jest jedna strona, ale na ile trzeba go podnosić w rozmowach tylko i wyłącznie ze władzami ukraińskimi, nie możemy tego mówić na głos, bo mamy w ogóle, jest kilka płaszczyzn, mamy jeszcze tą płaszczyznę społeczną, ale wracając do tej płaszczyzny politycznej. Musimy dawać Ukraińcom do zrozumienia, że skoro Kijów jest bezpieczny, skoro linia Dniepru nie jest złamana, odzyskaliście Chersoń, no to my w zasadzie jesteśmy content z tej sytuacji. W zasadzie jeśli się będziecie bronić w taki sposób, jaki teraz się bronicie, to nas to urządza. I jeśli chcecie odbijać, prowadzić ofensywę, to nie jest jakoś dla nas niezbędne do tego, żeby trwać dalej, prawda? Znaczy Polska nie będzie miała wielkich korzyści z tego, że wy stracicie kolejne 100 tysięcy żołnierzy i że stracicie 100 polskich czołgów przekazanych, bo chcecie odbić każdy kilometr. Dla nas nie jest to niezbędne i teraz to są już nasze koszty ponoszone ponad nasz interes narodowy. I być może w ten sposób trzeba grać z Ukraińcami. Oczywiście narracyjnie w takiej domenie społecznej my musimy być ciągle dobrymi wujkami. Pomagamy, żadnych warunków, żadnej presji, z dobrej woli, mamy piękne serduszko i wy Ukraińcy jesteście naszymi braćmi, bo społeczeństwo, już kończę, bo naszą kartą jest bardzo ważne to, że po raz pierwszy w historii zaistniały trzy jednocześnie warunki, o których jest niezwykle istotne. Rosjanie są dla Ukraińców wrogami numer jeden. To już bywało, ale jednocześnie Niemcy są nielojalnym partnerem i kompletnie stracili w oczach Ukraińców. Jednocześnie Polska jest największym przyjacielem. I to jest świetny kapitał społeczny, który przełoży się na kapitał polityczny, ale w dalszej perspektywie czasu. I my musimy ten kapitał utrzymać. Czyli inaczej rozmawiamy, to jest naturalne, ale o tych rzeczach trzeba mówić, bo jak ja nagrałem podcast o tym, że musimy wspierać, bo takie są interesy, to od razu wszyscy myśleli, że skoro my mówimy, że wspieramy bezgranicznie, to znaczy, że tak jest. Oczywiście płaszczyzna polityczna jest inna, płaszczyzna społeczna jest inna. Na każdej trzeba rozgrywać to inaczej, na każdej trzeba co innego komunikować, inaczej rozmawiać, dyskutować. To jest jakby zrozumiałe. To w biznesie też wiadomo, że inaczej się rozmawia z klientem biznesowym, a inaczej się afiszuje, prawda, wśród klientów. Pewnego rodzaju biznesy, czy to samo jest w polityce. Także powinniśmy grać z Ukraińcami w tej chwili na tych rozwarstwieniach. A z drugiej strony ja uważam, że błędem byłoby, gdyby strona polska, polityczna, ale i społeczeństwo polskie miało taką postawę, ojej, nie podziękowali nam ci niewdzięczni Ukraińcy, nie zrobili tutaj kroków wstecznych, mamy do nich jakieś mamy do nich pretensje. Przepraszam bardzo, czy my jesteśmy ofiarami losu, czy nam Ukraińcy podziękują, czy nie, to zmieni nasze życie, czy zmieni interesy Polski, czy Polska będzie słabsza, czy silniejsza? Nie. My nie możemy się o nic prosić i nie możemy niczego od nich żądać. Oni powinni sami do tego dojść, a my powinniśmy co najwyżej dać im do zrozumienia, ale tak szpileczką, czego możemy oczekiwać, ale oficjalnie nie możemy płakać, bo my sobie możemy pozwolić na to, żeby Ukraińcy mieli na nas złe zdanie, albo żeby byli niewdzięczni, albo żeby w ogóle się od nas odcięli. Możemy sobie na to pozwolić, ale czy oni mogą sobie pozwolić na to, żebyśmy my w przyszłości mieli o nich złe zdanie, jako społeczeństwo, to się przekłada na decyzje polityczne, bo przecież wiadomo, że politycy robią to, czego oczekuje społeczeństwo, więc jak społeczeństwo polskie będzie niekorzystnie patrzyło na Kijów, no to trudniej będzie politykom polskim realizować politykę zgodną z interesami, choćby wspólnymi interesami choćby Polski i Kijowa. Także ja bym tutaj naprawdę nie płakał i był bardzo cierpliwy i dał czas nawet Ukraińcom, żeby sobie zrozumieli i przemyśleli parę kwestii. Oczywiście walczyć o swoje interesy, ale po cichu
i pod kołderką. To ja może przerwę wam na chwilę znowu, na głęboki oddech, gdyż dostaliśmy pytanie, że część ludzi nie wie, co to są lajki i jak je wcisnąć. Więc w ramach przerywnika wejście kubek herbaty, a ja zaznaczyłem, o tu, czerwona strzałka, to jest ten kciuk w górę pod filmikami. Więc jeżeli ktoś nie wie i teraz widzi to pierwszy raz, to zawsze nam na tym zależy, bo dzięki temu algorytm podbija film i on może dotrzeć do większej ilości ludzi. Dlatego jest to dla nas tak ważne. Więc dziękujemy za to. Jeszcze jedno zdanie, jakbym mógł, bo to jest kwestia tej granicy pomocy. Ona jest często przekładana na tą granicę pomocy militarnej. Ja taką sobie ukułem definicję. To znaczy, no, czy nie wiem, czy dawać F-16, czy nie dawać F-16. Gdzie jest ta granica przekazywania sprzętu? Ja zdefiniowałem sobie to tak. Mamy plan budowy armii na 2030-35 rok. Tak? To jakby do tego wtedy dopiero osiągniemy planowo, gdybyśmy realizowali wszystko planowo osiągniemy ten maks, który chcemy uzyskać, prawda? Nie. I armia, którą zbudujemy w 2030-35 roku, ona tak naprawdę w takim kształcie, jaki zbudujemy na ten rok, będzie nam służyć przez kolejne 20-30 lat. Bo tak będzie służył ten sprzęt długo, tak będą służyć żołnierze, którzy są szkoleni, którzy będą tam ukadrowani. Czyli my mówimy o perspektywie, jeśli chodzi o naszą armię, lata 2040-50. Kto mi powie, jak będzie w ogóle wyglądał świat w 2050? Czy przetrwa Unia Europejska, czy przetrwa NATO? A Polska musi przetrwać, znaczy chcemy to, żeby przetrwała do 2050 roku. A więc mamy tą wizję armii, którą budujemy i jeśli w tej chwili, na dzień dzisiejszy, jakieś klocki nam do tej armii pasują, tak jak na przykład F-16. Ja myślę, że jak F-16 zmodernizujemy, to one spokojnie do 2040-50 roku polatają, tak? Jeśli mamy innego rodzaju te klocki, to je powinniśmy zachować dla siebie, bo budujemy tą armię na tamte lata. Ale jeśli któreś klocki, które dzisiaj posiadamy, nie widzimy ich kompletnie w latach 2035-40-50, bo one po prostu nie dotrwają do tego momentu i planujemy je wymienić, to wszystko, co właśnie się nie kwalifikuje do tej naszej przyszłej armii, to możemy oddawać. Oczywiście, że może nie wszystko naraz, że trzeba może to stopniować, bo to, co mogliśmy rzucić naraz, to rzuciliśmy, a trzeba sprzęt zastępować, utrzymać szkolenie i tak dalej. Ale jeśli chodzi co do zasady, jeśli czegoś nie widzimy, czy MiG-29, czy PT-91, sprzęt, który jest w 2040-50 roku zabytkiem, możemy to spokojnie na Ukrainę przerzucić, a to co widzimy, że się nam przyda, to jednak nie. Czyli te F-16 bym jednak zostawił. I tutaj bym naprawdę dozował, bo my musimy też patrzeć na swoją armię, na swoje interesy i ta armia musi być w 2035 roku, kiedy moim zdaniem będzie właśnie najbardziej potrzebna, żeby była jak najbardziej wydolna i miała jak największy potencjał. Słuchajcie. To się należy podpisać pod tym. Ja mam do was pytanie następne. Idźmy w stronę Ukrainy, ale teraz skupmy się na Niemczech. Gdyż słyszymy coraz więcej informacji, że Niemcy nie wiem, chcą otwierać tam fabrykę, jacyś politycy prowadzą narrację proniemiecką i tak dalej. Ja bym chciał dopytać Krzysztofa, skoro mamy go na kanale, jak my jako Polacy mamy się na to zapatrywać, jak nasza elita polityczna ma to rozgrywać. Jakie ty masz zdanie na ten temat takich relacji niemiecko-ukraińskich? Czy one mają przyszłość? Czy Ukraińcy ufają Niemcom politycznie? I czy to ma, wiesz, sens? Czy my zostaniemy wyrolowani, koniec końców, i Niemcy spiją całą śmietankę? Tak, o tym też jest w mojej książce bardzo długi artykuł, ale to spróbuję się streścić do takich głównych tez. To znaczy, oczywiście, że w terminie, w takim okresie krótkoterminowym, czyli ja to rozumiem kilka lat po wojnie, a nie wiemy, kiedy się wojna skończy, to ja mówię kilka lat po wojnie, Ukraina będzie tylko i wyłącznie na kroplówce z Zachodu. Ten, kto da więcej, ten będzie dyktował warunki, a Niemcy będą dawać najwięcej i Niemcy będą dyktować warunki i jednym z tych warunków będzie to, żeby nie powstał sojusz polsko-ukraiński. Na pewno. A więc w
perspektywie kilku lat po wojnie nie ma szans na żadną konfederację, na żadne jakieś wielkie polityczne sojusze. Oczywiście najszybciej, bo mówimy o współpracy gospodarczej, militarnej i politycznej, najszybciej będziemy budować z Ukraińcami współpracę militarną, to się już w tej chwili dzieje i będziemy musieli ją budować i tego nie zatrzymają Niemcy, bo po prostu tego będzie wymagał interes narodowy ukraiński, żeby z nami budować ten sojusz, budować to bezpieczeństwo przed Rosją, jakakolwiek ona nie będzie w przyszłości, nawet jeśli będzie się rozpadać, będzie destabilizować. Druga kwestia na płaszczyźnie gospodarczej, tutaj Niemcy będą na pewno, wiele innych państw będzie wchodzić bardziej niż Polska w te interesy. Więcej mają pieniędzy Amerykanie, Francuzi. Widzę, tylko dokończę jeszcze tezę z polityczną. I ostatnia kwestia polityczna. Tutaj na pewno będzie weto i mało tego, tutaj sami Ukraińcy mogą tego nawet nie chcieć. I w krótkiej perspektywie ja bym na to nawet nie liczył, że powstanie jakaś koalicja polityczna, dzięki której się zbuduje jakieś międzymorze, dzięki któremu będziemy rozgrywać Niemców w Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Na to nie ma szans, ale jeśli się Ukraina odbuduje i mówimy teraz, przechodzimy w średni i długi okres, jeśli Ukraina się odbuduje i będzie już mogła być trochę bardziej asertywna względem tych, którzy dali te pieniądze na odbudowę i ona się już trochę odbudowała, to będzie można z Ukraińcami zacząć budować coś politycznie. Tylko znowu, to nie może wychodzić od naszej strony. To nie my powinniśmy mówić, słuchajcie Ukraińcy, zrozumcie, to jest nasze dobre. Nie. Ukraińcy będą cały czas patrzeć na, i my tu mamy duże atuty, będą patrzeć na wschód, na zagrożenia ze wschodu i na to, że Niemcy im nie pomogą, albo będą się 10 razy zastanawiać, zanim Kijów może już upaść. I w tym momencie my jesteśmy tym najbardziej lojalnym sojusznikiem, ale lojalność przekłada się na walutę polityczną. I w okresie średnio i długoterminowym Ukraińcy rzeczywiście to zrozumieją, że tylko z Polską mogą budować to, co jest dla nich strategicznie najważniejsze, czyli bezpieczeństwo na wschodzie. I tutaj należy upatrywać naszych szans, czyli trzeba zbudować armię i trzeba rzeczywiście cały czas pokazywać, że jesteśmy lojalnym partnerem i sojusznikiem, bo to będzie procentować. Pawle, oddaję Ci głos, bo zgłaszałeś się, a później ja chciałbym jeszcze pytanie jedno zadać. Dobrze. Ja tak kiwałem głową, że nie do końca się z tym zgadzam, bo o ile z tą pierwszą częścią miałem się nie zgodzić, ale powiedziałeś te wszystkie rzeczy, więc właśnie zgadzam się, że nasze interesy są bliższe Brytyjczykom czy Amerykanom, jeżeli chodzi tutaj o to, co chcemy uzyskać. My chcemy uzyskać przede wszystkim, żeby Ukraina się obroniła. Nas nie interesuje, żeby, nie wiem, wszystkie ziemię odzyskała, tak nie wiem, co do centymetra, tak jak Ukraińców, bo jeżeli będzie, nie wiem, tam kawałek Donbasu zostanie przy Rosji, no to z naszego punktu widzenia nie zmienia to zasadniczo nic. A w przypadku Ukraińców, no trochę to inaczej wygląda, tak? Oczywiście, więc te interesy już tutaj są różne. Natomiast tu mamy bardzo ciekawy aspekt poruszyłeś i myślę, że tu często to jest mylone nawet na poziomach rządu i właśnie w tej dyskusji geopolitycznej. To znaczy traktuje się tą ekonomię, że tak, i to taki mit chyba też pokutuje, że zakończy się wojna, wejdą niemieckie przedsiębiorstwa, które są bogate i one wyprą wszystkie polskie przedsiębiorstwa i będą robiły biznesy z Niemcami, a my będziemy w kącie. Znaczy, no tutaj wszystkich to byś nie... To nie, no dobrze, ale większość. Ale... Natomiast dlaczego ja mówię, że to tak do końca nie działa? Dlatego, że musimy pamiętać, że... Znaczy częściowo, ale w małym procencie możesz mieć rację i takie będą oczywiście zakusy przemysłu niemieckiego. Natomiast musimy pamiętać, że dużą część gospodarki stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. To są ci właśnie Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, którzy współpracują z Polakami już w tym momencie, to tworzy zarówno wzrost gospodarczy po polskiej stronie, jak i po ukraińskiej. I teraz po zakończonej wojnie one będą stanowiły ten najbardziej istotny element, który ma potencjał jak największy wzrostowy, czyli ci, powiedzmy, ukraińscy różnego rodzaju Janusze biznesu, tak w Polsce się nieładnie o nich nazywa, oni będą w dużej mierze tworzyć tą nową Ukrainę. Oni będą właśnie przyjeżdżać do Polski, robić różnego rodzaju biznesy, różnego rodzaju mniejsze spółki, większe spółki, a nie duże korporacje. Te duże korporacje mają pewien bezwład.
One oczywiście będą część tworzyć tego biznesu i pewnie niemieckie korporacje będą zainteresowane różnymi rzeczami, współpracą tutaj z Ukrainą i być może będą miały przewagę w stosunku do polskich jakichś korporacji. Natomiast jeżeli chodzi o średni i mały biznes, no to tutaj po prostu tak będzie, tak? Ten średni i mały biznes będzie, tu będzie jak gdyby współpraca, bo ona już się narodziła i to będzie jak gdyby w mojej ocenie tylko rozwijane. I jeszcze zrodzi się taki bardzo ciekawy element, bo ten niemiecki biznes i te korporacje, powiedzmy zachodnie, z kim będą współpracować? Z ukraińskimi oligarchami, tak? I to już widzimy, tak? Oni się próbują dogadać, tak? Achmetow, który próbuje się dogadać z jakimiś firmami, który próbuje się dogadać gdzieś nad głowami Polaków. I będziesz z ukraińskim miał... państwem, które może być ponad później oligarchami. Może tak, ale będziesz miał taki ciekawy, pewien taki konflikt, być może nawet społeczny, tak? Gdzie ten mały biznes będzie gdzieś tam i średni współpracował z Polakami, a ci ukraińscy oligarchowie będą chcieli współpracować właśnie z Francuzami, z Niemcami. Tak, ja to się z tobą i to będzie bardzo, wiesz, bardzo ciekawe. Tak, ja tu się zgadzam, nawet sam o tym pisałem, że niezwykle dużym atutem dla nas jest to, że pan, który jeździ z choćby, wszyscy go kojarzymy, z samochodami na Ukrainę i dostarcza tam samochody, prawda? On zna jednego, drugiego, trzeciego, tak, Ukraińca i później, tak, bardzo pozdrawiamy i później tego rodzaju kontakty przekładają się później na biznes. Mało tego, raz, że to jest ten biznes mały i średni, dwa, to pozwala być pośrednikiem w biznesie dla dużych, bo mamy koneksje i tak dalej. Też pisałem ten przykład, to też jest w tej książce, że kiedyś ten Ukrainiec, który ma dzisiaj 20 lat i walczy na wojnie, może będzie miał lat 50, będzie miał bardzo dużą firmę i będzie pamiętał, że ten czy owy mu pomógł i będzie robił z tymi ludźmi interesy, bo interesy w Polsce i z Ukrainie będą się zazębiać, to prawda. Ale to znowu, to jest ten okres, mi się wydaje, że to jest ten średnio długoterminowy tutaj, a krótkoterminowo będą przeprowadzane strategiczne inwestycje na Ukrainie i one będą zależeć od oligarchów czy bardziej od państwa, bo pewnie ci oligarchowie będą jednak, tutaj będzie wojna, nie? Żeby ich jednak trochę stłamsić. Wydaje mi się, że będzie takie oczekiwanie po stronie Zachodu, ale tak czy inaczej te duże firmy będą współpracowały z dużymi, a to masz szereg płaszczyzn strategicznych, telekomunikacja, wiesz, infrastruktura krytyczna, surowce, jest szereg takich rzeczy, na których możemy nie wygrać po prostu tego wyścigu z tym Zachodem, a Zachód nie będzie się bawił w małe i średnie, tylko właśnie oni będą wchodzić w te duże. I jakby tutaj miałem ten, wiadomo, że to też rozmawiamy na potrzeby podcastu w dużych skrótach, ale tu powiem tylko, że się z tobą dużo zgadzam i rzeczywiście tu nie ma między nami sporu, nie? Maciek chciał, czekaj, Maciek zgłaszał się. Teraz ja dorzucę coś od siebie. Mianowicie, zdecydowanie widać obraz taki, społeczeństwo ukraińskie docenia, widzi i sympatyzuje z tym, w jaki sposób my ich, Polacy, wspieramy i Polska też. Na poziomie politycznym są najróżniejsze rozgrywki i rzeczywiście tutaj politycy w większym stopniu są proniemieccy niż społeczeństwo ukraińskie. W związku z tym, przejąłeś live'a i bardzo dobrze, Krzysztof jest naszym głównym gościem i taki był dzisiaj zamysł. Krzysztof ma naprawdę dużo fajnych rzeczy do powiedzenia. Ja nie mam z tym żadnego problemu, ja się cieszę, że on do nas przyszedł. Ale kontynuując. W związku z tym my będziemy mogli pracować na trochę niższym poziomie. Przykład. Mój kolega pracuje w branży, raczej działa jako biznesmen w branży związanej z budowaniem, czy modernizacją i remontami szpitali, albo budową specjalistycznych, nazwijmy to, bloków, nie wiem, operacyjnych, różnych takich, tym podobnych. Od miesiąca czasu go tarabanili, wydzwaniali i prosili, żeby on do nich przyjechał na Ukrainę, bo widzą, że jest fachowcem. I jest na tyle blisko i ma wszystko, co trzeba. Oni chcą, żeby on przyjechał i zaczął się przyglądać konkretnie, dali mu w jakimś rejonie, bo szpitali Rosjanie nalotami zniszczyli sporo. Chcą, żeby to robiła polska firma. I on w tej chwili tam się właśnie udaje i mówi, a może Maciek, nawet ciebie tam do siebie wezmę, jeżeli będziesz chciał, bo będę potrzebował ludzi, którzy potrafią z Ukraińcami rozmawiać. To tylko jest Maciek, zadbaj o internet. Ale takie coś.
Starlinka sobie wtedy kupię, jakby co. Easy. Inna firma. Pojawiła się tutaj firma. Już przygotowali materiały w języku polskim, w języku ukraińskim. Firma jest kanadyjska, specjalizująca się w odbudowie infrastruktury krytycznej. Typu zapory wodne, drogi wodne, śluzy, tym podobne, mosty, przyczółki mostowe, tym podobne to wszystko. I też, może byś chciał, znając rosyjski i potrafiąc rozmawiać z Ukraińcami, bo myśmy sprawdzili, oni ciebie kojarzą, pojechali się tym zająć. Więc na całe szczęście, może nie na tym maksymalnie dużym i bardzo kosztownym biznesie, ale na niższym pułapie, nawet jako podwykonawcy, ale w odpowiedni sposób, oni sami docierają na szczęście do polskich firm, ale nie widzę w żadnym wypadku tego polskiego rządowego wsparcia dla tego, żeby to naprawdę dobrze zatrybiło i żeby polski biznes odniósł z tego działania, które dopiero się zacznie, fajne korzyści. Ale jest nie najgorzej, jest jakiś potencjał pozytywny, który w tym widzę i będę mu kibicował. Mieliśmy się tak umówić, że miałem przejąć rolę jako prowadzącego Macieja, póki go nie było, więc zanim ci oddam, Mateusz, głos, to jeszcze tylko powiem... A, to jest to wrogie przejęcie kanału, tak? Tak, to jest to wrogie przejęcie kanału, ale tylko powiem jedno zdanie, Maciej, do tego, bo póki nie ma... Bo wiesz, to się wszystko wiąże też z ryzykiem biznesowym. Mi się wydaje, że póki jest wojna, jest duże ryzyko biznesowe i nawet gdyby nasz rząd stanął tutaj na rogach, to i tak nie będzie chętnych, bo wiele osób po prostu woli poczekać, zanim zaryzykuje, żeby przypadkiem nie stracić. Nie? To będzie. Wiesz, ja na przykład, jeden tylko podam przykład, że mówiono, że był ten bank stworzony, Boże, przez Chińczyków, tak, i tam my braliśmy w tym udział i to miało być później takie prorozwojowe, żeby nasz polski biznes poszedł do Chin i skorzystał. I mówiono, że to nie wypaliło, ale rząd to wspierał, były programy wsparcia i sam prezes tego banku mówił, że zresztą wymieniał ze mną tweety i zatweetował, że po prostu nie było chętnych, żeby się wbijać na chiński rynek, bo my tam nie jesteśmy konkurencyjni i wszystkie, a poza tym nasze firmy wolą tłuste euro z zachodu, które jest bardzo bliziutko, tak? Ja tu w ogóle z Zielonej Góry mam super blisko i tutaj wszyscy pracują za niemieckie euro, jak tylko mogą, zamiast gdzieś tam się pchać 5000 kilometrów dalej i na rynku, który jest nie do podbicia, jeśli chodzi o cenę, i tam się rozpychać u Chińczyków. To jest niezwykle trudne, bo my nie mamy z czym też tam sprzedawać. To samo jest na Ukrainie. Na razie jest duże ryzyko, a no pytanie jest jeszcze, teraz będziemy mieli produkty, żeby tam wchodzić, no bo oni w zasadzie mogą nie mieć nic, no bo dużo zniszczonych jest tak naprawdę gospodarcze, duże zniszczenie gospodarcze i też cały ten sektor przecież pada w tej chwili, jeśli chodzi o różne kwestie, ale z drugiej strony nie chcemy tam wchodzić bez dużego ryzyka, a z drugiej strony czy my tam chcemy wchodzić, czy tam będą pieniądze do wyciągnięcia, nie? Bo przecież przecież tam może nie być pieniędzy. To jest tak. Problem. Ja może coś dodam, bo Maciek mówi, że nic nie robi polskie państwo, a z tego co pamiętam, jakieś pół roku temu było coś zorganizowane i były uchwalane przepisy, które mają nam dać takie same prawa jak firmom ukraińskim i tylko my mamy takie mieć, a nie niemieckie, więc tu, Maciek, nie jest to prawda, jest coś robione. Drugi temat, który... Czekaj! I teraz ja. Drugi temat, kwestia tego, co mówił Krzysztof, ale czekałem na głos i zminęło ze 20 minut. Tematy historyczne. Słuchajcie, tworzy się teraz na Ukrainie nowy mit założycielski i tak naprawdę państwo i struktury tworzą się na nowo. Będzie legenda, jeżeli uda im się wygrać czy obronić, będzie legenda i będzie o tym mnóstwo książek historycznych, będą filmy, będą przekazy, a w tych przekazach o czym będzie się trąbiło w kółko przez najbliższe 20-30 lat? Kto otworzył granice, kto przyjął ich, kto pomagał od samego początku, kto z nimi negocjował? Jeżeli ta narracja nie zostanie w jakiś sposób chamsko zakłamana, to tak naprawdę to, co zrobiliśmy teraz, to będzie takie, wiecie, koło zamachowe, które będzie przez pokolenia później tak nakręcało ten pozytywny stosunek obu krajów do siebie.
Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny czynnik, o którym teraz się mało mówi i Krzysztof w sumie wspomniał, że w średnio i długim okresie, że to wróci do nas. No i rzeczywiście, no bo jeżeli tak na to spojrzymy, jeżeli oni się utrzymają, no to wiecie, wszystkie książki historyczne, wszystko będzie się działo, można powiedzieć, od tego momentu i to będzie najszerszy dział, o którym będą się uczyły kolejne pokolenia. Paweł, chciałeś coś powiedzieć jeszcze? Tak, bo tutaj było pytanie odnośnie Pareto. I ktoś mówił, że się z tym nie zgadza, że to duże przedsiębiorstwa. No to może powiem, jak to wygląda w Polsce. W Polsce wygląda tak, że około 49% produktu krajowego brutto. Ja wiem, że to nie, ja nie lubię tego wskaźnika, no ale chyba to jest dosyć dobry. Jest wytwarzany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Natomiast w Polsce te mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa to jest 99% wszystkich przedsiębiorstw, a więc my tym stoimy. A te duże przedsiębiorstwa, ich jest mało, one wytwarzają połowę polskiego PKB w tym momencie, nawet więcej. To się różnie tak w ostatnich latach wahało. Był moment 2013-2014, gdzie te małe i średnie wytwarzały i mikro wytwarzały więcej. Natomiast same mikro wytwarzają, czyli ci Januszowie biznesu i ci freelancerzy i ci te drobne YouTuberzy. Tak, YouTuberzy to jest 30%, tak, polskiego PKB. A więc no tutaj do końca ta z grubsza zasada Pareto się sprawdza, natomiast no, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. Natomiast po wojnie, no to będziemy na Ukrainie mieli dużo tych mikro przedsiębiorstw i małych, no bo oczywiście zostanie tych kilku oligarchów, natomiast no, sporo tego biznesu i sporo gospodarki zostanie przez wojnę zniszczone. To trzeba. Słuchajcie, nie będzie to takie na nowo lata 90. dla naszych tak, firm? Tak, tak, tak. Lata 90. gdzieś u nas. No, to jest dobre porównanie. Kiedy właśnie to te małe i średnie przedsiębiorstwa robiły te wzrosty i tak będzie w mojej ocenie na Ukrainie. To nie będą duże firmy plus ci oligarchowie, bo to będzie niewydolne, to będzie skorumpowane, będą przetargi, będą no, różnego rodzaju rzeczy. Oczywiście będzie to medialne, natomiast zobaczycie, że ten główny, ten ciężar odbudowy Ukrainy będzie na barkach tych Ukraińców, tych bardziej przedsiębiorczych. Ciekawy jestem, jaki model zrobią podatkowy, bo jeśli taki sam, jak my mieliśmy w latach 90., to naprawdę, też, tak, to naprawdę to masz rację, tak, oczywiście. Raj, bo od tego będzie dużo zależeć. Tak. I wówczas kto wie, czy z Polski biznes się tam zacznie nie przenosić i to może być w tą stronę jeszcze ssane, nie? Wiesz, no, no tutaj teraz Polska, zupełnie bo to, dywagujemy, to tak, bo nie wiemy, tak, kto będzie rządził, jak to będzie wyglądać, jakie właśnie będą. Ale to znaczy, wiesz, no to akurat z tym systemem podatkowym to jest wysoce prawdopodobne, bo jeśli masz zniszczoną gospodarkę i startujesz, no może oni nie będą startować od zera, tak jak my w 89, no ale jednak to będzie start z niskiego bardzo pułapu, to nie możesz dać wysokich obciążeń podatkowych, bo ci gospodarka w ogóle nie ruszy. Dlatego myśmy mieli taką, wiesz, wolną amerykankę, można było odpisywać w koszty, wiesz, budowę domu i tak dalej i się nie płaciło przez lata podatków w ogóle, nie, bo tak to było. I wiesz, i dzięki temu ta nasza klasa średnia, czy ta właśnie warstwa, która dopiero zaczynała od zera, ona dosyć szybko się wybiła, nabrała kapitału i stworzyły się przedsiębiorstwa. I wydaje mi się, że jest szansa na to, żeby Ukraińcy poszli tą ścieżką i wtedy rzeczywiście będzie można robić, i wtedy faktycznie ten mały, średni biznes nasz polski, on tam ruszy, nie? No widzisz, zgadzasz się ze mną, zobacz. Tak, tak, zgadzam się z tobą jak najbardziej. Co za przypadek. No ja do tego Maćku? Spróbuję coś jeszcze dołożyć. Ta mała przedsiębiorczość, dosłownie mrówek, które będą przekraczały granice nie tylko Polski, na pewno się zacznie i każdy, kto będzie w stanie przywieźć brakujące zaopatrzenie, jak najbardziej będzie. W Polsce już bardzo mocno się patrzy na możliwość skokowego wzrostu produkcji tanich materiałów budowlanych, których do końca nie produkuje się na Ukrainie i to już są pewne konkretne grupy i to jest dla nas tutaj bardzo duża szansa i to się widzi, to się wie, również w rozmowach biznesowych, ale jest jedna kwestia, odniosę się do tego, co powiedziałeś Mateusz, że tak, jest specjalna ustawa na Ukrainie, która zrównuje przedsiębiorstwa polskie do przedsiębiorstw ukraińskich, specjalny status i tak dalej. Okej, ale to zostało zrobione, od tamtej pory nie widać żadnego wsparcia. Tymczasem mam twarde dane od ludzi, którzy tam przebywają, że
firmy, nie wiem, tureckie, budowa dróg. Firmy inne idą w naprawę całej infrastruktury energetycznej. Jeszcze inne będą się dobierać do ciepłowni, elektrociepłowni i tak dalej. Narodowo mniej więcej kapitał powybierał sobie, wbrew temu, co było, że mają być konkretnie regiony dla poszczególnych krajów lub grup krajów, to biznes sam zaczyna sobie układać pod siebie w temacie tego, jakimi branżami chce się zająć. I polskiej branży jako takiej nie udało mi się w tej chwili zdefiniować. To, że mojego kolegę wyciągnięto do tematów szpitalnych, jeszcze bodajże Anglicy, Maciej, będziemy wszędzie gdzieś zaangażowani. Polskie firmy będą odbudowywać Ukrainę pod niemieckimi szyldami, ukraińskimi pracownikami. Możliwe. Tak to będzie. Możliwe. Bo my jesteśmy najbliżej, będzie bardzo blisko tam podejść i wiesz, i jednocześnie my już będziemy mieli tych Ukraińców zatrudnionych, którzy będą pracować za najniższe stawki w stosunku do pracowników zachodnich. Oj, to już nie te czasy. Ale no mimo wszystko... A, zachodnich pracowników, tak. Tak, nie znajdziesz na Ukrainie tańszych pracowników niż Ukraińcy, chyba że Chińczycy wejdą. To też jest w sobie prawdopodobne, nie? Nie, Chińczycy zarabiają więcej teraz niż Ukraińcy. Tak. No tego nie jestem pewien, ale ja jeszcze dwa zdania do czegoś, co mówiliśmy na temat pewnych sojuszy i tak dalej. Przypomnę, że, bo ty mi o tym przypomniałeś, Mateusz, mówiąc o tej ustawie zrównującej polskie firmy, nie? Takie coś. Zawarto przecież coś, co można nazwać sojuszem szczególnym, Wielka Brytania, Polska i Ukraina. Jest takie coś, tego typu trójstronne porozumienie szczególne, obronne, definiujące pewne zależności i pewne sposoby działania, niezależnie od NATO. W związku z czym formalizacja tego, o czym ty, Krzysztofie, wspomniałeś, co do bezpieczeństwa i konieczności współpracy Ukrainy i Polski w tym zakresie, jak najbardziej już ma potwierdzenie na papierze i jeszcze dobre, nie tylko PR-owe, wsparcie Brytyjczyków. Dobra, panowie. Myślę, że możemy powoli się zawijać, bo ja widzę, że dostajecie powoli od swoich partnerek SMS-y, gdzie jesteście. Więc rozmowa. Ja jeszcze długą trasę mam przed sobą dzisiaj. Więc rozmowa bardzo fajnie nam idzie, natomiast zawsze lepiej zostawić lekki niedosyt niż przesyt. Przynajmniej jest takie moje zdanie. Więc proponuję kończyć. No ja mam prośbę do Krzysztofa. Jeżeli ci się podobało, a państwu, naszym wszystkim widzom, to możesz zasubskrybować. Czekaj, zalajkuję, tak. To możecie zasubskrybować po pierwsze kanał Krzysztofa. Jak najbardziej. Ma też swojego bloga, też jak najbardziej. Nasze dwa kanały, czyli Kremlinka Show, Kapitan Lisowski, jak najbardziej możecie zajrzeć. Kto jeszcze nie subskrybuje, zachęcamy, bo warto. Do tego wszystkiego dajcie znać, czy tego typu rozmowa, nie ukrywajmy, pozytywnie zdominowana przez naszego gościa, co się dotychczas chyba jeszcze nikomu nie zdarzyło, jest fajna i czy pokontynuować ją, Paweł kręci głową, że nie, żeby ją pokontynuować, bo uważam, że ten niedosyt jest taki, że jest naprawdę jeszcze o czym rozmawiać, a rozdziałów w twoich książkach, których nie dotknęliśmy, pod dostatek. Ja jeszcze mam takie małe ogłoszenie. Jutro Mateusz będzie sam w CEP-ie, więc przepraszam wszystkich widzów i słuchaczy. Ale... Musisz mówić głośniej, bo już cię nie słychać. Tak? Mówię, że jutro będzie Mateusz sam w CEP-ie. Przepraszam wszystkich widzów i słuchaczy, ale niestety mam dosyć taką poważną, prywatną sprawę i muszę wyjechać. Dobra, to w takim razie dziękujemy ci, Krzysztofie, za wizytę. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie, a wam pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Spokojnej nocy. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, Maćku, a ty zobacz chociaż outro, bo już spóźniłeś się na intro, a miałeś premierę. Dajcie znać, czy wam się podobało. Tak, dobra. Mateusz robił całą noc. Cześć, dzięki. Cześć. Cześć. Pozdrawiamy, cześć. Cześć.